Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Jak zwykle witam was z otwartą szafą. Tam z tyłu właśnie zobaczyliście kawałeczek mojej osiemnastkowej sukienki. Kochani, 27 lutego miałam urodziny, 18. Dzisiaj jest 1 marzec, piątek. I właśnie dzisiaj będę miała swoją osiemnastkową imprezę w lokalu. Zaprosiłam znajomych, przyjezdnych youtuberów z całej Polski, no i oczywiście swoich, że tak powiem, lokalnych znajomych stąd, z miejsca, z Wodzisławia i okolic. Także kochani, nie mogę się doczekać, zaraz muszę iść do fryzjera. Rodzice właśnie przyszli z kolejną dostawą jedzenia, to znaczy z chipsami i czymś słodkim. Jezus, ja jestem dzisiaj takim kłębkiem nerwów, naprawdę. Nigdy nie wierzyłam, że jak będę miała tą imprezę osiemnastkową, to się będę tak stresowała, a naprawdę już trema mnie zżera. Zastanawiam się, jak to wszystko będzie wyglądało, czy wszyscy będą się dobrze bawić, czy wszyscy na pewno się będą bawić i tak dalej. Także mam niezłego stresa, no ale już nie mogę przedłużać, bo spóźnię się do fryzjera. Cześć kochani, pora na to, abym to ja się z wami przywitała. Właśnie przed chwilką wróciliśmy razem z mężem ze sklepu. Kupiliśmy dwa wielkie kartony chipsów, ponieważ dzisiejsza impreza nie mogła się obyć bez tego smakołyku. Kochani, już wiem, jak wygląda tort i gdy będziemy na sali, to wam go pokażę. Dla Pauliny to jest wielka niespodzianka, ona nie wie właśnie, jakiego typu będą dekoracje, jakie smaki i w ogóle. To jest dla niej niespodzianka. Ja właśnie dostałam zdjęcia tego tortu, ponieważ też już jest na sali, więc już go widziałam. Jest piękny, przezabawny, taki dla Pauliny. Tematyczny to jest tort, o tak. W tym momencie mój mąż właśnie kombinował, co ma ubrać na imprezę niedzielną, bo właściwie wiecie, no ma w szafie kilka marynarek, kilka takich eleganckich spodni, krawatów, koszul, ale nie wiedzieliśmy, w jakim konkretnie zestawie pójdzie, żeby chociaż troszeczkę pasował do mnie. Ja wiem już, jak będę ubrana, a właśnie mąż kombinował, czy taka marynarka do tych spodni będzie pasowała, czy ten krawat, ale już decyzja jest podjęta. Także już wiemy, jak będziemy wyglądali. No, ja was przepraszam za to, jak wyglądam, bo szczerze powiem, nie mam na sobie oprócz kremu nic. Włosy nie umyte, oklapnięte spod czapki. No i wyglądam, jak wyglądam. No. Za mną jeszcze osiemnastka Pauliny. No ale imprezować zaczynamy już dzisiaj. Ja z mężem oczywiście będziemy dzisiaj jako takie przyzwoitki. Myślę, że wejdę na salę na 5-10 minut, coś tam sobie potańczę, bo pewnie nie będę mogła się oprzeć. Oczywiście będziemy na sali, gdy wjedzie tort przy toaście. No ale ogólnie obiecałam Paulinie, że dam jej spokój i będę siedzieć sobie razem z mężem gdzieś tam w kąciku, aby tylko pilnować porządku. No i tyle. I teraz już zacznę przygotowywać obiadek, aby cokolwiek zjeść. Dobra, jestem już w domu, mam pięknie upięte włosy. Przez chwilę przeżyłam zawał, ponieważ bałam się, że fryzurę na osiemnastkę mieć nie będę, a dlatego, że napisałam do takiej Dari na Facebooku, która miała informację, że pracuje w salonie, który jest obok mojego bloku. No i z nią umówiłam ze względu na to, że miałam bardzo blisko i fryzura by mi się po prostu przed imprezą nie zniszczyła, a miałabym gwarancję, że będzie się utrzymała dłużej. Tym bardziej, że były słabe prognozy na dzisiejszy dzień. No i co? Przyszłam do salonu, okazało się, że ta Daria już tam nie pracuje i teraz robi w salonie w Rybniku, a ja po prostu nie miałam czasu, żeby tam jechać. No i na szybko wykombinowały tam panie, żeby jakaś dziewczyna mi to upięcie zrobiła. Wyglądam bardzo, bardzo ładnie, jestem zadowolona, ale przez chwilę martwiłam się, że naprawdę sama będę musiała sobie wyprostować włosy albo zrobić jakiegoś, wiecie, byle jakiego koka na... Ja jakiś tam talentu do włosów nie mam, więc byłoby słabo. Całe szczęście wszystko skończyło się dobrze. Teraz czekamy na Martę, która zrobi mi piękny, piękny makijaż. No tak to na 18 bym się pokazać chyba nie chciała. Marta się już przygotowuje do malowania, ale my się dawno nie widziałyśmy. Masakra. No, jak ci się żyje w tym hełmie? Jak przyleci.
Tęsknisz za domem? Tęsknię. No. W tym filmie. Nagrałeś to? Kevin! A ja się nagrać! Ona krzyczy. Oczywiście, kochani, spóźniamy się. Mieliśmy już wyjść z domu, a Paulina jeszcze rzęsy przykleja! A za mną przepiękna, cudowna sukienka Pauliny. Ona się w tej sukience wam dzisiaj chyba raczej nie pokaże, ponieważ na jej kanale będzie taki piękny, ładny filmik i właśnie wtedy zobaczycie Paulinę w tej sukience, ale sukienkę oczywiście możecie zobaczyć, czemu nie? Paulina sukienki nie chcę pokazać, ale ja pokażę wam, w której sukience dzisiaj idę. W tej brązowej, która była na tym odcinku Mierzymy z sukienkami na 18. Do tego dołożyłam taki skórzany pasek, no i jestem gotowa. Dobra, spóźnienia nie zaliczyliśmy, Paulina gdzieś tam się krząta, nie możemy jej pokazać w tej sukience, nie? Sala jest piękna, oczywiście wszystkie linki do barmana, ponieważ mamy barmana, mamy DJ-a, mamy tutaj taką piękną ozdobę, Paulina 18, nie ma ostrości na to, no już jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsi goście przyszli, a nie wiem, gdzie jest Paulina. I właśnie taki torcik dostała Paulina w pierwszy dzień. Piękny, to jest ona. Ona i jej różowa sukienka. I jej paletki do makijażu, i lakiery, i jakieś, nie wiem, co to jest. Co to jest? Róże, rozświetlacze. Wszystko, co jej potrzebne tutaj jest. I pędzle są. Wszystko, wszystko. Przewodnim kolorem tych urodzin jest kolor różowy, ponieważ tym różowym kolorem Paulina chciała pożegnać dzieciństwo i przywitać dorosłość. A skoro kolorem przewodnim jest kolor różowy, to wódeczka też jest przyozdobiona różową kokardeczką z tą rzeczką. Kochani, a teraz idę na koncert, ponieważ właśnie teraz na sali gra zespół. Członkowie przyjaźnią się z Pauliną i postanowili zagrać na jej urodzinkach. Idę ich posłuchać. Szybko nagrywamy, bo bateria pada. Cześć, pozdrawiam. Solo. To ja również. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nie padła bateria aż tak. Powinniśmy się pójść bawić, a nie nagrywać. No, idziemy. Witajcie, kochani, w niedzielę. Jest to dzień, kiedy ma się odbyć impreza urodzinowa. Kolejna, właściwie już trzecia. Z okazji 18 Pauliny. Dzisiaj bawimy się razem z rodzinką, tą bliższą i tą dalszą. Będzie super. Musiałabym coś powiedzieć o imprezie, która odbyła się w piątek. Niewiele tam kręciliśmy, ponieważ wiecie, no, to miał być vlog właściwie z przygotowań. Mamy tam chyba ze dwie czy trzy jakieś takie scenki. Poza tym no nie chcieliśmy, ja nie chciałam, w ogóle tak się z Pauliną umówiłyśmy, że nie będziemy po prostu nagrywać, jak ludzie się bawią, i dzisiaj też tak będzie. Dzisiaj pokażemy wam, jak się przygotowujemy na tą imprezę, ale już z samej zabawy raczej filmików nie będzie. Nie wiem, co Paulina ma jeszcze w planach nagrać, no ale tak się umówiłyśmy. Paulina jest teraz u fryzjera, pojechała razem z tatą. W ogóle wczoraj przyjechała siostra od mojego męża z dziećmi, także też sobie wczoraj troszeczkę posiedzieliśmy. Chłopcy u nas spali, ponieważ no, nie mogli się nacieszyć Pauliną. Więc u nas spali, teraz właśnie mąż zawiózł i Paulinę i chłopaków, znaczy tak, Paulinę do fryzjera, a chłopaków do babci, ponieważ tam śpią właśnie. I jak Paulina będzie już kończyć fryzurę, no to wtedy mój mąż zawiezie mnie do fryzjera, no też muszę pięknie wyglądać, prawda? Aha, no miałam coś powiedzieć o piątku. Młodzież bawiła się wyśmienicie do 3 nad ranem. Naprawdę bawili się super. Aż się cieszyłam, że młodzież może się tak fajnie bawić. Grał zespół na żywo. Także było naprawdę przemiło. Oczywiście my z mężem do 3 nad ranem musieliśmy siedzieć w tym swoim pokoiczku, że tak powiem, żeby pilnować porządku, ale nie musieliśmy pilnować. Równie dobrze mogło nas tam nie być, ponieważ młodzież naprawdę stanęła na wysokości zadania.
I jeszcze taka zabawna sytuacja była, ponieważ jak wiecie, Polina nie chciała pokazać się w tej sukience. Premiera jej wyglądu miała nastąpić, gdy opublikuje film na swoim kanale. No ale niestety, gdy wjechał tort, no to wszyscy zaczęli kręcić i publikować instastory na swoich instagramach. No i mój mąż też postanowił zrobić instastory na swoim profilu. Gdy ja to zobaczyłam, to się przestraszyłam, mówię: Tomek, Paulina nie chciała pokazywać się w tej sukience. Mój mąż mówi: dobra, usunę. Ale ja w międzyczasie spojrzałam, Kosper opublikował, Alex Mandostyle opublikowała, Weronika Juszczak opublikowała, wszystkie inne osoby znane z YouTube'a opublikowały już, jak wygląda Paulina w sukience, jaki ma tort. No i mój mąż postanowił jednak nie usuwać tego filmiku, więc no taka zabawna sytuacja. Ci, co mają naszego Instagrama, ci, którzy obserwują nas na Instagramie, wiedzą już, jak Paulina wyglądała, jaką miała sukieneczkę, jaki miała tort. No taka zabawna sytuacja. To są takie czasy, że wszystko jest publikowane na bieżąco, od razu. Nie można się jakoś tak naszykować na premierę. Takie to jest dziwne, no ale takie czasy. Na dzisiejszej imprezie też wódeczka będzie przyozdobiona wstążeczką. No i postanowiliśmy, że dzisiejsza impreza będzie taka biletowana, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale chodzi o to, że każdy będzie miał przypisane swoje miejsce, każdy będzie wiedział, gdzie ma usiąść. Próbowaliśmy porozsadzać gości tak, aby osoba, która siedzi obok, była po prostu lubiana. Także wczoraj wieczorem jeszcze robiliśmy te karneciki, przyklejałam do każdego właśnie takiego kartonika kokardeczki, żeby było pięknie. Teraz ja jadę do fryzjera, ponieważ Paulina dała znać, że już jest prawie gotowa, więc tata Pauliny mnie zawozi do fryzjera, a ją odbierze, aby ona mogła się już malować. No. Moja fryzura gotowa. Nie wiem, co wy o niej sądzicie, ale ja jestem zachwycona. Mamy, kochani, godzinkę na to, żeby się wyszykować. Paulina już jest w trakcie robienia makijażu. Możesz pokazać swój makijaż, czy nie chcesz? Tak, na różowo. Ja to jeszcze nie jest skończone. Ja właśnie wezmę się za robienie makijażu. No muszę troszeczkę tutaj coś namalować. Tu jeszcze wisi sukienka, którą miała założoną w piątek. Tutaj wisi sukieneczka, którą założy dzisiaj, ale dzisiaj ma też sukienkę na przebranie, która jest tutaj, o, pod spodem. Widzicie? Ta sukienka jest na przebranie i ona jest taka długa, tiulowa. Krótka, długa. Krótka, długa. No i witajcie, kochani, melduję się ja tym razem. Ten weekend jest bardzo, bardzo szalony, że tak powiem, bo na wszystko jest mało czasu, a jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, więc naprawdę jest napięta, chyba tak można powiedzieć. Aktualnie jedziemy do lokalu, do Leśnej Perły, bo tam odbywa się moja osiemnastka. Pierwszy dzień bawiliśmy się do trzeciej, teraz w drugi dzień, czyli w niedzielę, mam nadzieję, że będziemy się bawić jeszcze dłużej. No i co, jak przyjedziemy, to pokażę wam mniej więcej, jak wygląda sala i co na tej sali się znajduje. Jestem już w lokalu i z chęcią wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Panie tutaj jeszcze coś stroją, ale generalnie już jest ładnie. Ja się bardzo cieszę, to jest naprawdę sztosik, więc kochani, patrzcie uważnie. Sala wygląda tak. Jest mnóstwo różowych balonów. Piękne różowe serwetki, na których bardzo mi zależało. No i wizytówki, które robiła moja mamcia wczoraj. Ja się zajmowałam kuzynami, więc nie miałam czasu jej pomóc. A no i tak, generalnie sala jest bardzo, bardzo duża. Tutaj jest stanowisko DJ-a, tutaj osoby, które pomagają mi w dzisiejszej osiemnastce, DJ, barman, no i mój kamerzysta, będą mogli sobie spokojnie zjeść obiadek. A tutaj jest barman. Jest
stanowisko barmana. Tutaj macie piękne wizytóweczki. Marek zaprojektował nawet dla mnie menu. Zobaczcie. Moja imprezka jest w kolorze różowym. No i oczywiście drink menu również ma tutaj różowy akcent. Tak to wygląda. Cudnie się to prezentuje. A panie z Leśnej Perły tak właśnie przystroiły mi miejsce na foteczki. Co mam robić? Dobra, kochani, to zaraz przygotuję swój pierwszy koktajl w życiu. Zanim jeszcze nie ma gości, mam chwilę dla siebie, to spróbuję coś przyrządzić. A nie, kosmopolitan, chyba. To z czego mam zacząć? Na górę? Nie wiem, nie będę wypuszczony. I teraz, tak, teraz. Właśnie tam będzie fajnie, chodzi. Trochę więcej, co? Możemy wymieszać składniki. Okej. Okay. To proponuję to zostawić na górze. Dobra. I użyć tej części jiggera, przerobiarki i nalać do połowy pan, a tak milikiem z koszulką. Cały? Do połowy? O Jezu, znaczy? Trochę przelałam. Jest okej, okay, super. Będzie tylko smaczniejszy. Tutaj? Do tej mniejszej części? Do mniejszej, tak jest. Jest. Świetnie. Teraz dopełnę tego. No, tej samej miarki. Sok żurawinowy. Ile mam go raz? Ja też proponuję użyć miarki. Dobra. Też pełną miarkę. Bomba. Nie wylałam. Teraz będzie ciekawe. Tak. Proponujemy zrobić to tu bliziutko, żeby było łatwiej. Mamy świeżą limonkę. Nie proponuję użyć też w ten sposób. Można było. Siły. Świetnie, no możesz cały się ułożyć. Okej. Okay. I teraz pozwolę, że pomogę ci. Jasne, zamknąć szejkę. Tak. Uwagi na twoją piękną sukienkę. I teraz mocno wstrząs. Świetnie, świetnie. Aż mi sukienka okay. Poszła. Chyba muszę sobie ją zamknąć jeszcze raz. Okay. Proponuję tak chwycić. W ten sposób? Mhm. Jestem prawą opróżnieniu... ręką, prawą ręką, tak? Tak, tak? I po opróżnieniu kieliszka z lodu będzie można przebić. Można lewą ręką. Czyli mam teraz ten kieliszek opróżnić. Nie chcemy tego lodu, mam tylko spodziszko. Świetnie. I to lewamy zawartość. Tak jest. Świetnie, wystarczy. Przeopróżnienie podpłynie na to kolejkę z kamereczką. Może na przykład. Może na przykład w ten sposób. Tak, żeby było. No, i zrobiłam pierwszego drinka! No cześć kochani, my już jesteśmy wypoczęte po moich osiemnastkach, które już się odbyły. Minął już tydzień. Minął już tydzień, tak, więc na spokojnie o wszystkim mogę opowiedzieć. Jak było, co było, gdzie było. No i już wszystko sobie przemyślałam, po prostu odpoczęłam, wyspałam się, no i wróciłam do żywych oczywiście. Zanim Paulina wam poopowiada, jak zorganizowała swoją osiemnastkę, no to od razu musimy was przeprosić, ponieważ nie wszystko znalazło się we vlogu. Czasami tak. Te sceny są takie poucinane, czasami po prostu coś się dzieje, ale nie jest myśl dokończona, ponieważ wiecie, w tym całym takim ferworze
tych imprez mogłyśmy po prostu o czymś zapomnieć, czegoś nie dokończyć. Tym bardziej, że właśnie vlogiem zajęłyśmy się praktycznie same. No, było ciężko w momencie, kiedy trzeba było zrobić makijaż, fryzurę, wszystko dopilnować, pamiętać o sukienkach, butach i tak dalej. No wiecie, jednak ten dzień był bardzo intensywny. Te dni były bardzo intensywne, więc wyszło z tym vlogiem jak wyszło. Trochę nas zmęczyły te imprezy. No i oczywiście obie osiemnastki odbyły się w tym samym lokalu, czyli w Leśnej Perle w Radlinie, która spisała się na medal, ponieważ jedzonko było super. Kelnerki cały czas chodziły, wymieniały napoje, dbały o to, żeby było czysto na stołach, więc to na wielki plus. Kontakt z menadżerką był też taki na przyzwoitym poziomie, także cały czas wszystkiego pilnowała. Tak, tak, w ogóle lokal pozwolił nam bawić się, do której tylko damy radę, bo szukałam właśnie takiej restauracji, która nie będzie mi dawała ograniczeń. Miałam wytypowany jeden lokal, tak z rok temu, ale okazało się, że o drugiej perfidnie zbierają po prostu naczynia ze stołów i kończą imprezę, a to mi się bardzo nie spodobało, bo wiedziałam, że i moja rodzina, i moi znajomi będą chcieli się bawić dużo dłużej, więc Leśna Perła tutaj jak najbardziej na plus. No i do tego nieopodal restauracji był hotelik, a też miałyśmy przyjezdne gości i Paulina, tak, tak. I w niedzielę moja rodzinka przyjechała z daleka, więc musieliśmy ich gdzieś ulokować, także spanie było. Tak, no ale co, jak już miałam zarezerwowany lokal, to zaczęłam szukać sobie DJ-a, barmana i fotobudki. DJ-a znalazłam po prostu na Facebooku, bo wpisałam sobie DJ Wodzisław i mi wyskoczył. Sprawdziłam, jaki ma sprzęt, no i stwierdziłam, że na pewno będzie super. Barmana znalazłam również na Facebooku pod nazwą Good Bar. No i właścicielem tej firmy jest Marek Pochcioł, który w ogóle jest świetnym człowiekiem, jest bardzo pozytywną osobą i wszystkich zachęcał swoim uśmiechem szerokim od ucha do ucha do tego, aby pili przez niego przyrządzone napoje alkoholowe i bezalkoholowe, koktajle, też. Jak to ładnie mówi, tak. Także w ogóle cała moja rodzina i wszyscy moi znajomi wspominają Marka bardzo dobrze, bo jest naprawdę fajnym facetem. I robi naprawdę przepyszny dzień. Dokładnie. Stwierdziłam, że na osiemnastce nie chcę mieć fotografa jako tako, więc skontaktowałam się z Best Budką. No i właściciel tej firmy przyjechał na moją osiemnastkę i od razu w trakcie imprezy robiłam sobie zdjęcie. O Jezus! I od razu w trakcie imprezy robiłam sobie zdjęcie z każdym gościem, przez co każda strona w tym pięknym albumie, no prawie każda strona w tym pięknym albumie jest zaprojektowana przez mojego gościa, z którym miałam właśnie zdjęcie. W takim albumie fotograficznym, w takiej fotoksiążce po prostu wkleja się zdjęcia z fotobudki i pisze się życzenia. No i tyle, mam taką super pamiątkę od znajomych i rodziny, która będzie ze mną na całe życie. No i co jeszcze? I jeszcze sukienka! Dokładnie. Kochane, jeżeli tak jak mi zależy wam na tym, aby wasze kreacje, wasze sukienki były wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne i żeby były po prostu idealne, żeby wszystko sprostało waszym oczekiwaniom, to polecam wam Lulu Design oraz Just Paul Privé. Na piątkową imprezę miałam taką sukienkę bardziej dziewczęcą, słodką, cukierkową. Moje koleżanki śmiały się, że wyglądam jak wata cukrowa i z chęci by mnie schrupały. No i tą sukienką, tak samo jak i niedzielną, ale troszkę mniej, żegnałam dzieciństwo, a witałam dorosłość. Zależało mi na tym, aby troszeczkę uwydatnić biust oraz pokazać kobiece kształty. No ale wiesz, talii nie było widać. Tak, także po prostu już mówię, na czym mi zależało. Kolor nawiązywał do dzieciństwa? Ponieważ był to taki cukierkowy, pudrowy róż. I w ogóle wszystko, cała moja osiemnastka była różowa. Także wszystko grało, było wszystko dopięte w najmniejszym szczególe. Nawet wódkę obwiązałam wstążeczką. Mama obwiązała. Ale ja wpadłam na pomysł i ja kupiłam wstążkę.
to szczegół, kto obowiązywał, mamo. W każdym razie, jeżeli organizujecie osiemnastkę albo inne urodziny, to polecam wam przemyśleć sobie, czy nie chcecie mieć żadnego tematu albo koloru przewodniego. Przemyślcie sobie sprawę, czy nie wolicie mieć na przykład fotobudki zamiast fotografa. No i czy nie byłoby fajnym wyjściem załatwienie sobie na przykład barmana. No i to są takie małe rady dla was ode mnie. No i tyle, co? No, tyle. Oczywiście w opisie znajdziecie wszystkie linki do tych osób, które obsługiwały te dwie osiemnastki. Znajdziecie tam też link do osoby, która przygotowała specjalne torty dla Pauliny, ponieważ tutaj te torty też były wyjątkowe. Ten z piątku jest chyba pokazany na filmie, ale ten z niedzieli niestety nie. No i co, kochani, ja życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. I tyle. Także małe podsumowanie już kończymy. Aha, no i wpadajcie na Instagrama, bo tam są zdjęcia z mojej osiemnastki i tam będziecie mogli sobie zobaczyć to wszystko, o czym teraz mówimy. Czyli na przykład jak te sukienki wyglądały. Jeszcze na kanale Pauliny pojawi się specjalny odcinek. Tak, 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 tak. Stricte z osiemnastki. Zobaczycie też, jak wyglądała sala. I jak bawili się moi goście. Dobra, no to tyle. Buziaczki! Pa, pa, kochani. Bajo.